Siemanko, ja jestem Lucek. Trailer, Gun Running dodatku DLC nowego dodatku do GTA Online, rozszerzenie, import, eksport. Ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Mamy taki już oficjalny zwiastun, pokazujący nam dużo, dużo różnych informacji. Więc zaczynajmy. Tak, tu, się, tu widać, że coś tam się otwiera, to są Airbase Bunker, ale to są okolice, właśnie ciężko zgadnąć, czy to jest Senora, czy baza wojskowa. Jest bardzo dużo światełek i tam widać, może to być baza wojskowa, chociaż ciężko, może to są te farmy gdzieś tam, ciężko zgadnąć. Tutaj jakieś budynki, to może być, no nie wiem, zaraz zobaczymy, może się zaraz coś wyjaśni. Jestem, jestem ciekawy, gdzie te bunkry będą w ogóle ulokowane, no nie? Będziemy je kupować. Czy to będą jakieś zupełnie oddzielne budynki gdzieś na mapie? I tak, co my tu mamy? Cofnijmy kawałek. Czy tam coś było ciekawego? Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. No a tutaj mamy jakiś, jakiś sprzęt, pewnie... To wszystko będziemy gromadzić, mam nadzieję, że w, w, tak samo jak w, w przypadku import export chodzi mi głównie o skrzynki i o, wiecie, paczki, to co ja lubię no, robić najbardziej. No i wjeżdżamy sobie do bunkra, to jest pewnie taka cutscenka wprowadzająca, widzimy, że jakiś tam sobie ziomek z tyłu coś pracuje. Mamy... Wiecie co? Ciężko mi zgadnąć, czy to jest jakiś nowy typ uzbrojenia, ale prawdę mówiąc, chyba wszystkie bronie, jakie są w GTA, to są wystarczające. Nie trzeba niczego więcej, no nie? Gun Running. Tak będzie się nazywało nowe DLC do GTA. Tutaj mamy jakieś tam. O, jest pojazd. Jest pojazd, jeszcze cofniemy kawałek, no tutaj sobie ludzie będą pracowali coś dla nas robili, może to będzie wyglądało tak samo jak robienie dostaw do magazynów w aktualizacji motocyklowej. No zobaczymy, tak czy inaczej wygląda to ciekawie, to jest jakaś wytwórnia broni albo amunicji, ciekawe, no zobaczymy. Tutaj mamy, tutaj mamy jakiś ziomków, którzy sobie jeżdżą. To jest pewnie kascenka też prowadząca jakiś tam wycinek, ale w tyle jest samochód, który jak się okazuje ma działko anty przeciwlotnicze. Bo myślałem wcześniej, że to będzie doczepiany taki jakiś. jakaś taka przyczepka doczepiana z bronią przeciwlotniczą, a tu się okazuje, że mamy takie działko, na którym prawdopodobnie będzie siedział sobie jakiś inny gracz i będzie strzelał z tego pojazdu. Jest to bardzo ciekawa opcja. Mam nadzieję, że będzie to bardziej wydajne niż takie działko, które jest na insurgencie yy, pick -upie. Swoją drogą troszeczkę tak przewidziałem, że coś takiego Rockstar doda, no. Albo o właśnie jakiś pojazd z takim szybkim działkiem przeciwlotniczym na hydry. Co wy powiecie na to? Tylko leci hydro, a ty rozpierdzielasz na no, drobne kawałeczki takiego śmierdziela można było to przewidzieć, przyznaję, ale no, mogli dodać też coś innego. W końcu, teoretycznie będziemy mieli jakąś możliwość powstrzymania wściekłych hydr, które gdzieś tam nam zawsze przeszka przeszkadzały na tych sesjach, i ciężko było się ich pozbyć. Można było trollować tych graczy w hydrach, no ale wtedy trzeba było przerwać te swoje działania, związane z, nie wiem, dostawą paczek albo robieniem jakichś tam misji innych tego typu. I ci gracze zawsze byli bardzo natrętni, bo oni, no i lepiej na świecie, lotają hydrami, i muszą wszystkich dookoła zabijać. I teraz, tak, mamy tutaj jakieś. Jakieś możliwości chyba treningu broniami albo coś związane z badaniami tych broni. Mamy ciekawy pojazd, jest to ten taki bagi, do którego mamy dostęp, ale tutaj mamy z przodu zamontowany karabin. I dodatkowo możemy z niego strzelać normalnie, bo już widzieliśmy na wcześniejszych zwiastunach, że ziomek sobie z tego karabinu normalnie strzelał. No, i tam jakieś dodatkowe wyposażenie. Tutaj mamy to rozłożone już działko przeciwlotnicze. Tu mamy jeszcze jakąś dodatkową wyrzutnię. Co to kurde jest, nie mam pojęcia. Ale wiem jedno: to wszystko będzie w cholerę drogie, więc zarabiajcie kasę już teraz. 13, yy, 13 czerwca będzie, będzie ta aktualizacja już live. Tu mamy dwie tampy. Tak, to jest, to jest tampa. Nawet mamy tutaj napis: tampa z tyłu samochodu. Jakiś tutaj wydech hardkorowy, działko. Prawdopodobnie minigun na dachu. Ciężko tu dojrzeć, bo trochę taki wysoki kontrast jest na tym zwiastunie, ale to prawdopodobnie jest minigun. Tu jakaś wyróżnia rakiet, podłączona do BMP. Czekajcie, czekajcie, jak to strzelało? Musimy to zobaczyć. Bo... To wygląda... Ciężko powiedzieć, czy to są rakiety samonaprowadzające, czy też po prostu to będzie strzelać takimi rakietami niesamonaprowadzającymi. Ciekawe, czy też będą większe uszkodzenia od... No nie wiem, ciężko powiedzieć. Natomiast już możemy zobaczyć, że od wystrzału fajnie się ugina pojazd. Mamy tam Savage'a, który coś próbował strzelać i finalnie dostał banie. Savage'a jest bardzo łatwo strącić nawet z pistoletem. Jest tu. Ach, dobra, nieważne. Mamy jakąś opancerzoną ciężarówkę, która wygląda świetnie. Z tyłu coś tam może wjechać, zobaczcie, że mamy tam... Y, otwartą klapę, być może będzie można tam przechowywać nawet jakieś czołgi, kto wie. Opancerzona, wygląda świetnie. Y, mamy tutaj czołg... E, 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 e słuchajcie! Nie, nie jestem pewny, czy to jest ten sam pojazd, którego widzieliśmy poprzednio z tym działkiem przeciwlotniczym, ale wygląda na to, że będzie ich kilka. Musimy jeszcze cofnąć kawałek do tego pojazdu. Czekajcie, do tego pojazdu, bo może on ma z tyłu gąsienicę. Może to jest ten sam, z przodu ma koła, z tyłu gąsienicę, tak? Ale ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. No nic, lecimy. Także widzicie, dużo informacji w tej takiej migawce na tym zwiastunie jest, które można znaleźć. Tak widać, że tam bardzo sobie wjeżdża na pakę. O, tutaj jest pokazane. Bardzo szeroka jest ta paka. Zobaczcie, nie? Także ja myślę, że tutaj, no czołg, czy by się zmieścił? Można by spróbować kiedyś. Ale nie wiadomo czy ta ciężarówka, w ogóle będziemy mogli nią się poruszać, czy to jest takie... ha Mobilne centrum dowodzenia, tutaj widzimy... Nie wiem co to było. Czy ta ciężarówka jest uzbrojona? Wygląda na to, że tak, tylko nie wiadomo gdzie te... Gdzie to uzbrojenie się tutaj znajduje. Czymś tam ktoś strzelał ze środka. Tu mamy jakiś, jakiegoś Gnata, to wygląda na pistolet, który już mieliśmy, ale ma jakieś tutaj ulepszenia, może będziemy mogli badać, jak będziemy mieli bunkier, to będziemy mogli badać jakieś ulepszenia do broni, na przykład zmienić taki zwykły pistolet w jakiś szybkostrzelny granatnik, nie mam pojęcia, ale wygląda to wszystko ciekawie. Tutaj minigun, widzimy, że gościu ma na sobie jakieś hardkorowe uzbrojenie. Może to jest nawiązanie do misji adwersarza. Widzicie? Ma ziomek jakieś uzbrojenie z miniganem, sobie biega, tam drugi ziomek. Nie mam pojęcia. Na misji adwersarza już mieliśmy podobne uzbrojenie, które miało jeden gracz, a wszyscy dookoła mieli go osłaniać. I rzeczywiście nie można było go mieć w tylbie swobodnym. Może tutaj teraz będzie można. Nie wiem. No i mamy, mamy, co my tu mamy? Czekajcie, bo to taka migawka była, że szok. Tak, mamy, zobaczcie, przyczepkę z działem przeciwlotniczym i mamy pojazd podobny do Insurgenta, tylko że troszeczkę niższy. Zobaczcie, mamy takie dwa opancerzone pojazdy, troszeczkę niższe. I zobaczcie, mamy taką przyczepkę też z wyrzutnią rakiet. Dużo tych pojazdów będzie prawdopodobnie. Czyli, o kurczę, trzeba by policzyć, ale wygląda na to, że będziemy mieli... Gosienicowe, gosienicowy, jeden pojazd na pewno. To będzie ten z działkiem przeciwlotniczym, albo to jest ten pojazd z kołami normalnymi z przodu i gosienicami z tyłu. Dwie różne przyczepki z wyrzutnią rakiet i z działkiem przeciwlotniczym, plus pojazd ten. Trzeba by, trzeba by to wszystko zliczyć, ale sporo tych pojazdów będzie, nie? Tutaj mamy zwykły samolot, buzardy, które. Się rozwalają jeden po drugim, także to nam daje do zrozumienia, że te nowe bronie będą na tyle hardkorowe, że cały poprzedni arsenał Pogazusa zostanie totalnie zmiażdżony, co nadejdzie. Czy tak będzie? No nie wiadomo. Tutaj mamy cargo Boba zniszczonego z jakichś zmodyfikowanych broni. Nie wiem, czy Rockstar zgadza to od cesa, czy jak. I tutaj mamy właśnie ten moment, kiedy. O, shit! Wygląda na to, że te pojazdy też możemy sobie ulepszać. Bo zobaczcie, że tutaj gościu ma karabin. Nie, już ma minigana tutaj. A wcześniej był zamontowany karabin i w ogóle ten pojazd też wygląda troszeczkę inaczej, więc może jakieś opcje tuningowe dodatkowo będą. Albo ten pojazd będziemy mogli tuningować w czymś w rodzaju salonu Benego, tylko że takim wojskowym salonie Benego. Ciekawa sprawa. Tutaj duża furgonetka. Latające motocykle. Widzimy, że mamy tutaj jakieś takie skrzydełka. Będziemy mogli chyba z y, nich spadać z wysokich... wysokich... wysokich wysokości, tak. Czy będziemy mogli nimi skręcać? Możliwe, bo mamy tutaj jakiś silnik rakietowy z tyłu zamontowany. Albo coś takiego. Wygląda to śmiesznie, ale to jest GTA, to ma dostarczać Pride. Podoba mi się to wszystko. Mamy też celownik z noktowizorem. Czyli na pewno będą jakieś tam ulepszenia, nie dość, że te motocykle mogą latać, mają dopalacze, to jeszcze mogą strzelać rakietami, czujecie to? <gry> I rozwala, no i znowu mamy obrazek, jak rozwala się cały asortyment poprzedni Pegasusa, czyli obecnie dostępny w GTA przed aktualizacją. Tutaj jakiś dopalacz, tutaj jakieś loty dzikie, kurcze, Lajcie spokój. Gun running, Grand Theft Auto. 13 czerwiec, tak jak Wy przewidzieliście w komentarzach, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Czy mam jeszcze jakieś after-scenki? Coś będzie? Coś jeszcze tutaj jest? Rockstar? Subscribe? Nic nie ma ciekawego. Także ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Wygląda na to, że te pojazdy będziemy mogli też jakoś tuningować. Oj. Myślę, że będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie. Zwłaszcza, że no chyba... nie pamiętam, kiedy było jakieś, jakieś rozwinięcie arsenału Pegasusa. Chyba ostatnio dodali tylko te samochody tego Marszala. I, i, I... No i tyle w zasadzie. No i to łódź podwodną tego Krakena, tak? Ale to dodali... To nie jest nowa zawartość, to jest coś, co było już w GTA, tylko wcześniej jakoś... Kurde, ja jestem bardzo ciekawy. Także jestem też ciekawy, czy będzie więcej pojazdów z działkiem przeciwlotniczym. Na pewno będą dwa, co najmniej. Przyczepka i ten pojazd albo gosienicowy, albo pojazd gosienicę plus przednie koła. Także to może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. No nie, Albo ten pojazd, może on ma tutaj z tyłu gosienicę, nie mam pojęcia. Tak? Ciężko, ciężko zgadnąć. Może uda się dojrzeć. Wiecie co, chyba, chyba ma gosienicę. To jest chyba jeden pojazd samobieżny z działkiem przeciwlotniczym. Nie wiadomo też, czy to działko przeciwlotnicze będzie obsługiwane przez innego gracza, czy przez kierowcę. Jakby przez kierowcę, to mamy totalną antyhydrę bez skitu. Siadaż do takiego pojazdu. I kurde, stary, to by było coś. Jeszcze jakby to działko naprawdę było bardzo mocne. to by było super. No i mamy jeszcze te przyczepki, które podejrzewam już teraz, że będą mniej popularne i ciężarówka, która jest taką a, taką mobilną bazą, która też prawdopodobnie jest jakoś uzbrojona. Także wszystko wygląda bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że również tak jak ja, będziecie czekać na nową aktualizację, że już czekacie, że się dozbrajacie w GTA wy pieniądze. I że no, zbieracie na te wszystkie pojazdy, bo na pewno nie będą tanie, na pewno nie będzie tak, że jeden pojazd będzie kosztował milion, chyba że ten bagi nie ulepszony jakiś. Tak czy inaczej, pojazdy pojazdami, ale ja najpierw będę chciał sobie kupić jakiś bankier i zobaczyć, czy z tego tytułu da się jakoś zarabiać, z tego bunkra, jak się będzie go posiadało, czy coś tam da się w nim składować. Najpierw trzeba popatrzeć Nic wszystkie to. samouczki, a dopiero później wydawać kasę, bo nie wiesz co do czego, i wydasz kasę, i kupisz byle co, i, i potem okazuje się, że to w ogóle nie jest, nie jest rentowne, jak na przykład jacht. Bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się na razie, pa. pa.